Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj zagram razem z Pandą i Kubiksem turniej, który nazywa się Randomowe Leszcze. I mam nadzieję, że na randomowych leszczy trafimy i w łatwy sposób uda nam się odblokować darmowy skin do Bibi, który nazywa się Nikczenna Bibi i jest przekozacka. A żeby odblokować taki skin, musimy rozegrać 9 meczy w 3 różnych trybach: zadyma, zbiory klejnotów oraz nagroda. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, do jakiego trybu wybrać jakie postacie, żeby w łatwy sposób udało wam się wygrać ten turniej. No i pamiętajcie, że macie tylko 72 godziny, aby zawalczyć o nikczenną Bibi. Chciałem was jeszcze poinformować, moi kochani, że do mojego sklepu wleciała nowa japońska kolekcja w 2 wariantach kolorystycznych. Takie jest z przodu logo. Jakie logo mam na plecach, to wam się w tym momencie wyświetla. Jeżeli wam się podobają te wzory i chcielibyście mnie w jakiś sposób wesprzeć, to zapraszam was do sklepu Pixi. Link znajdziecie w opisie, a teraz polecą 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars z kodem Farel, nagrywajcie krótki film, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa. A teraz zaczynajmy. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Panda oraz Kubiks. Siemaneczko. Siema. I dzisiaj gramy randomowe leszcze wyzwanie, ale nazwę dali co? No, z angielskiego chyba od razu przetłumaczyli. Pierwsza mapa jest to nagroda. Na pewno będzie bo... Jakaś postać na blisko i co jeszcze proponujesz? Piperkę. I Piperkę. No dobra, to lecimy. Jak wam się podoba w skali od 1 do 10 nowa muzyka z lobby? Nie wiem. Taka ala rockowa, no mi się podoba. No. A wy widzowie dajcie znać w komentarzu, jak wam siada nowa nutka. Ja może tu postawię totem, co na początek? Dobra. No, kolego, gdzie on tam ucieka, ten stół. Mam kolejnego ulcika już. Jak chcecie totem kolejny? Czy nie? Ems, dobra. Będzie leżeć? Dawaj, nie, nie leży. Żyje. Cox? Idzie ten 8-bitowiec pewnie do was? No, tutaj jest. Tak, przyjął. Podjeżdżam go. O kurde. Leży. Dobra, no. Dawaj tego. Stiu. Ucieka! Minus rzuciłem z prawej strony niepotrzebnie trochę, ale dobra. Dobra, nice. Detonują wszystko. Nie mają szans z nami. Ja tutaj sobie szybciutko jeszcze dam totem na środek. Ems. Leży. Nice. 21. Tutaj faktycznie randomowe leszcze dobrało. I tu rzucę minę jeszcze, żeby nikt nie przyszedł. Krzaczkami. No i teraz muszą się nam pokazać, jeżeli chcą do nas dojść. Jak to zdetonują minę. Masz loa. Padam. Żyję. Ale lutę dostała za 2900 masakra. Uwaga, 8-bitowiec nie żyje. 28, 30. Dobra, łatwo widzowie. Zdążyłem 30 do jednego. Pięknie. No i dobra. Bo, Tara i Edgar. Zobaczymy, jak tam pójdzie przeciwko tej drużynie. Totemik standardowy. Edgar będzie upierdliwy na pewno. Oho, już nas widzą. Tak, Tarka, no. Edgar. Ale ładnie. O, ładnie, leży. Dobra, uważaj na Tarę, bo tu gdzieś wyjdzie. Tak, rzuciłem minę jej, więc... O, ale dostała. No. Zabiję się. Dobra, to łatwo. W takim razie łatwiutko. O ty, frajerze. Leży. Dobra, dobrze. Nie wiem, jak to też żeś tam ten kolejny strzał zmieścił, ale się udało. Teraz tylko czekać. Najbardziej trzeba się obawiać Tary. Tak, bo Tara ultuje. Ale już zmarnowała 2 razy. Tara tutaj idzie. Widzę, obijam ją. Obijam. Leży. Nice. Detonuję to. Padnę? Padłem, ale to zrobiłem. Nie, detonator sparę. Bo zapomniałem, że mam tutaj, teraz detonuję, więc spoko. Dobra. Nie no, dobra, żyję, żyję! Nie mogę. Okej. Okay. Najlepszy detonator, nie? Dobra. Edzio na mnie jedzie, dawaj Kubiks, pomóż! Dobrze. Ale bomba. 80 HP, let's go. Dobra, ja go tutaj postaram się, wiesz, podjechać. Ulti, będę leżał. Żyję, 600, leżę. Dobra, ja mam w ciul gwiazdek, ja nie mogę zginąć w sumie. Tak, to jest Edgar. Leży. Ale że ty, Tara, podchodzisz? Tak, nie wiem, nice. Co ona tutaj chciała. Mam już miny jak 28. coś. 30 będzie? Jest 30? Tak, 30 jest. Padłem, żyję. 35. No a tutaj się, kurczę, wyłożyłem z 15 razy, nie? Nice. GG. Lecimy do kolejnego trybu, łatwo. Okej, moi kochani, kolejny tryb zadyma. No dobra, mamy Tika, Baza i Tarę i Rose, tak? Tik mnie chce zabić, Tik mnie chce zabić. Ja dobra. Tam zaraz, masz piłkę. Lecisz tam do góry. Ultować trzeba tą Rose co chwilę, nie? No. Leci! Gol! Let's go, nice! Ale zmieściłem! Farel normalnie, Messi jak... Wow! Oj. Ale przyjmuję gongów! Ja dziękuję, Rose! Nice. Wszystkich naraz! Dobra. Normalnie tiki-taka jest grana. Tiki-taka? Dostałem takiego strzała.
od szefa. Ulci. Podaję, podaję, podaję. Dobra, jeszcze respię, już jestem. Dobrze. Kubix, nice. Łatwy meczyk, lecimy dalej. Dobra, ja to przejmuję, podaję do prawej. Lecimy, tiki-taka tutaj, cyk. Do Farela. Tylko, że jestem za wolny na tą tiki-takę. Tam do, zagrywam do tarki, wiertarki. No, okej, okay, dobra. Dobra, dobra, tikę. Twoja, twoja, twoja. Nice. Trickshot jeszcze. A jak, patrz to, gościu, jaka brama. Dawaj, 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 oni będą w szoku. Woo! Nie no, ten mecz był jeszcze szybszy, nie? Dobra, leży. Trafiła mnie, padam. Nie trafia. Nie trafia. Co ona robi? Nie trafia. Dobra, dałem stuna. Została. Dawaj, trafiasz to. Nie, nie trafiłeś! Dawaj, panda! Jest, dobra. Dobra, jest, ten chociaż jeden, ale to była napocona gra. Ładnie. GG. Moi kochani, przed nami ostatni tryb. Zbiory klejnotów, tak wygląda mapa. No i co by tutaj wybrać? Dobrze, moi kochani, ja gram Ems, Kubis gra Sandy, a panda Tarkom. Let's go. No i dobra, mamy kiełka, pana P i Ems. O kurcze. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja lewa, flanka. Może być Kubis środek. Dobra, ja tu z panem... Kiełek mnie zabije. Poradzę. Leży, dobra, ładnie. Leżę, leżę, leżę. Jest jeszcze Ems tutaj, uważaj, w tych krzakach. Cofnij się, Kubis, okej. Okay. Prawie padłem. Ładnie, ładnie tego pana P. Leży. Pan peleży. Trzeba to zebrać i mamy. Zbierz to Farel i cofaj, cofaj, cofaj. Mamy 10. Dyszka jest, nice. Okej. Okay. Teraz się obronić tylko. Patrzcie na Ems jeszcze. Tak, tak, dobra, ja cały czas to widzę, no. Dobra, 5 sekund, mamy to. Dobra, GG. Dobrze, panowie, dobra gierka. Ostatni meczek, moi kochani, oby nam się udało to wygrać. Ems, Shelly oraz Bo. Kurczę, Bo będzie denerwujący z minami, 100%. Tak, bo ma na 100% zamrażające, ale Shelly? Shelly dobra. Na fest akurat tutaj. Shelly leży, nice. Mam już gema. Dobra, muszę się cofnąć, uleczyć. 3 power cubesy nice. Mam na sobie. Dobra, mam 4, mam 4. Dobra, ten Stefan tą Shelly kompletnie nie potrafi grać w tą grę, nie? Ty no bo mnie porobił. Uważaj, uważaj, miny. A te miny są na środku? Tak, są na środku. Detonuję pierwszą. Shelly chciała wjechać. Shelly z ultem, no daleko, nie mogę. Uważaj, miny są. Dobra, zdetonowane dwie. Ja mam prawie ulta, jak tam wcisnę im ulta, to ich nie ma. Dobra, ja postaram się nie wywrócić po prostu. Też się postaram nie wywrócić. O-o. Dobra, nice. Koks. Dobra, dobra. Jeszcze dwa. No spokojnie. Dobra, pobijanie. Uważaj na miny, uważaj na miny, uważaj na... Dobra. Jest ulcik. Uważaj na miny, Kubik. Bo. Kroje. Mamy. Dyszka. No nie padnij, Farel. Dobra, 3, 2, 1. Mamy to. Jest, tak jest, moi drodzy. Udało się. Udało się na ostatnim życiu zrobić 9. zwycięstwo. Wygrywasz wyzwanie. Gratulacje. I proszę państwa, odblokowujemy i mamy to. Nowe przebranie. Nikczenna Bibi. Kozak, co? Jest, moi kochani, to 1, 2, 3, 4, 5 skin do Bibi. Przepięknie to wygląda. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się przejść ten challenge, czy też nie. Wbijajcie na kanał Pandy, link znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!